Ten program oglądacie dzięki firmom LEDLENSER, tamet.pl, kolba.pl, Delta Optical, Togo, prostorek.pl, FW Kea, Leśniczówka, Max Mięs, Strzelec, kaliber.pl. Się? Tak. Ja trochę też. Mógłbym powiedzieć, że my dzisiaj mamy włoski dzień, włoski wieczór. We dwóch? Tak. Tylko co za Włosi jedzą pizzę z ananasem? Tak. I na tym mógłbym dzisiejszy odcinek rozpocząć. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Dziś będzie naprawdę po włosku. Maciek, czy ty w końcu coś powiesz? Tak, za chwilę. To może ja złożę te nasze pizze i przejdziemy do tego, co dziś będziemy robić. A dziś mamy dla Was niespodziankę. Prosto z Włoch. Czyli coś z grupy Beretta. Beretta BRX1. Czyli to ten... Beretta, o mama, Beretta, czyli to ten sztucer, który już wszyscy testowali, którzy już wszyscy robili recenzje, trafił też i do nas. Pisaliście do nas w komentarzach pod CZ-ą, zróbcie BRX-a, chcieliście, to macie. Trafił BRX do nas i mieści się, słuchajcie, w dwa kartony pizzy. Gdyby można było odłączyć całkowicie lufę od komory nabojowej, to pewnie byśmy od szyny montażowej. Okej. Ale mamy też tam komorę. No długość lufy, tu mamy dłuższą akurat, więc... Pewnie byśmy mogli ten sprzęt włożyć całkiem inaczej, ale powiem Wam tylko tyle. Do niewielkiej walizki już może się zmieścić. My zaczynamy tą recenzję od rozłożonego sprzętu, tak abyście mogli zobaczyć, jak on wygląda naprawdę. Zabieramy już kartony i będziemy go, Maćku, składać. Tak jest. Kartony mamy specjalnie przygotowane, słuchajcie. Właśnie po to, aby można było go tu włożyć. Dobra, Maciek, od czego zaczynamy? Od czego zaczynamy? No, kilka szczegółów dotyczących Beretty. Po kolei. Najprostsze może, tak? Magazynek polimerowy, dwurzędowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A mówili, że na sześć. No bo jeszcze jeden w komorę może wejść, tak? Nie ma. Nie przyładowaliśmy do komory. Okej. Jest sześć sztuk możliwych do załadowania, aczkolwiek 5 mieści magazynek, tak? Okej. Kaliber, w którym my to mamy, to kaliber 308. 308, tak. Lufa, jak widzicie, jest wyjmowana, jest mocowana dwoma śrubami, ze stoperem, ze zintegrowaną szyną Picatinny, do której dzisiaj właściwie można powiedzieć, że wszystko możemy zamontować. Mhm. Co mamy dalej? Na lufie mamy gwint. Czyli możemy nakręcić tłumik bądź kompensator. Cokolwiek tam potrzebujemy. Dokładnie. Kolejnym elementem jest spust. Okay. Spust ma 3 nastawy, jest to panel wyciągany za pomocą narzędzia. Musimy użyć narzędzia, podważając ten
element, tą blaszkę, tak, do góry i wysuwając ją z łoża, tak. Mhm. I teraz tak, ten spust ma 3 nastawy twardości. Jest bezpośrednim spustem, bez żadnego przyspiesznika. Czyli tu mamy najlżejszy spust, średnią twardość i najtwardszy, czyli ja sprężam sprężynę tą dźwignią. Okay. Za chwilę jak go poskładamy, sprawdzimy właśnie wartości. Chciałem powiedzieć, sprawdźmy włoską robotę, bo w katalogu, który otrzymaliśmy razem ze sprzętem z firmy Kaliber, mamy opisane każdy poziom spustu, jaką ma... To zawsze jest mniej więcej, mniej więcej. Ale od tam około 950 gram bodajże do 1,5 kg. Do 1,5 kg, tak? Więc sprawdzimy. Dokładnie. My też, ile ten spust ma tak naprawdę. Czyli tak, jeżeli chodzi o spust... Będziesz składał. Dokładnie. Wsadziłem spust, panel spustu do łoża, tak, jeżeli mam możliwość wyjęcia tego bez rozebranej, nierozebranej broni, tak, czyli lufa może być, ale wsuwamy, klik, już mamy to założone, tak? Okay. Zamontowane. Montujemy lufę? Teraz tak, myślę, że tak, zamontujemy lufę. Lufę bardzo prosto, można powiedzieć, że tak trochę bardzo blisko innej marki, też dwutaktowca. Mm-hmm. Aczkolwiek nie chcemy opowiadać blisko jakiej marki, bo nie chcemy, żeby ktoś nam potem zarzucił, że porównujemy, że jest to może, nie wiem, nierzetelne. Okej. Okay. Ciach. Czy potrzebujemy do tego jeszcze klucza dynamometrycznego, żeby z odpowiednią siłą to dokręcić? Nie. Że ty masz ten klucz w ręku i po przykręceniu tylu lów już masz włoską precyzję. Nie będę klucz, ale to taki jest. Bo no tutaj taki on jest. Służy też do rozkręcania jakby elementów kolby, tak, żeby to rozebrać jeszcze dalej. Tak? Mhm. Czyli tak, mamy zamontowaną lufę. No na lufie mamy od razu, tak jak mówiłem, szyna Picatinny, luneta. Urządzenie spustowe zamontowaliśmy, zaraz będziemy sprawdzać twardość. Okay. Czyli sprawdzimy po prostu, jak to tam wygląda. Magazynek? Magazynek mamy też, oczywiście, tak jak mówiłem, na 5 sztuk, polimerowy. Ciekawym jest rozwiązaniem to, że jest to pomarańczowego koloru. Mhm. Są widoczne przyciski przede wszystkim, no jakbyśmy mieli go gdzieś na zewnątrz, to też go widzimy nawet przy słabym oświetleniu, bo jest taki żarówiast. Okej. Okej. I teraz tak, takim hitem bym powiedział, jeżeli chodzi o ten model broni, to jest to, że mamy zamek, oczywiście jest dwutaktowy, tak? Mhm. Ale on jest prawo i leworęczny, właściwie ta cała broń jest prawo i leworęczna. I tu bym się mógł zatrzymać, bo mógłbym śmiało powiedzieć, że chyba to pierwsza broń, która została wyprodukowana z taką możliwością zmiany. Pierwsza z prawej nie, na lewej. Bo już takie miewaliśmy, ale okay. Nie w tak prosty i łatwy sposób. O to właśnie mi tak, chodzi. Tak, dokładnie. Dlatego, że tak naprawdę możemy zrobić to sami w każdym momencie, tak? Dokładnie. Jesteśmy praworęczni, składamy dla prawej ręki. Tutaj mamy taką dźwigienkę, taki bolec, który to tak, najpierw możemy sobie delikatnie włożyć tą dźwignię, wsadzamy bolec w stryk i już trzyma mamy się. Wsadzoną dźwignię zamka. A włożę z drugiej strony? A włożę teraz z drugiej Czyli strony. Czyli wyciągam? Drugą dziurkę. Wkładasz w drugą dziurkę? Tak jest. W sensie z drugiej strony? Tak. I też musisz nacisnąć? Dokładnie, tylko z drugiej strony troszkę łatwiej jest, bo... Ciach, bo głębiej wchodzi. Tak. Okay. Wiem, że jest blokada. Zawsze jest tak. Nie idźmy tą drogą. Dobrze, okej. Okay. Czyli tak, lewa ręka. Ale zmieńmy już z powrotem na prawą. Prawa ręka, dobrze, już jedziemy. Zmęczyła cię lewa, tak? Dobra. Co? Teraz dalej. Teraz dalej. Teraz dalej robimy. Mamy trzon zamka, tak? Trzon zamka. Trzon zamka, słuchajcie, nie zamek. Nie zamek. Zamek jest znaczy w całości. Zamek jako w całości. Trzon zamka, element regulujący. Element regulujący. Bardzo w prosty sposób. O co chodzi w ogóle? Bo kiedy będzie możliwość zakupu różnych kalibrów o różnej średnicy denka, czyli mini kaliber, standard kaliber i magnum kaliber, tak? To będziemy musieli wymieniać trzony zamka, tak? Więc trzon zamka bądź wymiana dźwigni
na lewą czy prawą rękę wiąże się też z potrzebą wymiany, zamienienia, właśnie obrócenia trzonu zamka, dlatego że żeby łuski wyrzucał w odpowiednią stronę. Mhm. Tak? Prosty sposób. Wyciągnąłem, obkręcam, odwracam do góry 180 stopni. Czyli mamy coś takiego, pokazać. Jest gotowe. Mamy coś takiego. Zobaczcie. Nie musisz nawet przyciskać tego. To jest, się trzyma. Widzicie, po prostu jest, w całość. Bardzo prosty sposób. Rzeczywiście. I on przechodzi z jednej na drugą. Tak, bo on tu wchodzi, on ma tu prowadzenie jakby w środku, więc zamierzy. Fenomenalne. W ogóle to jest ciekawe, bo to jest dwutakt, tak, z zamkiem poniekąd obrotowym. Czyli reguluje się za pomocą obrócenia. Obrócenie. Nie rozpierania, tak jak w niektórych markach, tylko obrócenia. Mhm. Więc teraz tak, sprawdźmy jeszcze raz, czy mamy odwrotnie akurat na lewą rękę, zamieniamy na prawą. I cała procedura włożenia jest klik i jest już wsadzone. Chcemy zamienić na drugą stronę, wciskam dźwignię, obracam, wkładam. Ponownie klik. Jest klik i już jest gotowe, okay, tak? Dobrze, zmieńmy na poprawną stronę. Mhm. Wracając do naszej tej pizzy, powiem ci, najadłem się. Ja też. Okej, okay. Teraz tak, zamek wiadomo, dwutaktowy, więc, więc wsuwamy go od tyłu. Lubię. Okej, okay. Już mamy gotowe. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, mamy napinacz iglicy tak naprawdę, więc moment, coś mi tu nie gra. O, okej. Okay. Okay. Musimy mieć odbezpieczone, tak, żeby domknąć. Czyli tak, kamera widzi? Widzi, tak. Mamy pierwszy stopień napięcia, czyli ten pierwszy klik, który jest, służy nam do tego, że w momencie, kiedy mamy chcemy rozładować przy zabezpieczoną broń, powiedzmy, że nie mamy możliwości oddania strzału i tak dalej, mogę wtedy cofnąć dźwignię zamka. Okay. Bo w momencie, kiedy napnę całkiem, czyli ten drugi klik, pojawia nam się czerwony wskaźnik, tak? W tej chwili jest normalnie naładowana broń, znaczy iglica jest napięta, okay, i jest gotowy do oddania strzału. Naciskam, leci, strzela, tak? Prosta rzecz. Okej. Okay. I zaraz za chwilę sprawdzimy, jakie są twardości spustu, dobra, pokombinujemy, zobaczymy, Maciej, z tym, jak to wygląda. To co, zanim sprawdzimy spust. Jest napięta iglica, jest napięta, wystarczy przeładować teraz broń, tak? Okej. Okay. Powiem ci, nie... Odeszczał, przerepetuj w składzie też, bo teraz będziemy sprawdzać. Na pewno. Ale zanim, to ja chciałbym sprawdzić, Maciej, jedną rzecz. Chciałbym zobaczyć tak naprawdę, jak wyciągnąć, bo ty pokazałeś, jak włożyć, ale chciałbym przed sprawdzeniem, chciałbym zobaczyć wyciągnięcie. Rozumiem, że zamek poprzez wyciągamy i tu potrzebujemy narzędzia. Potrzebujemy jakiegoś, wyjąć magazynek, tak? Jeszcze, tak? No, czy możesz magazynek, mi użyczyć jakiś śrubokręt? Śrubokręt mam, tylko magazynek musimy wyjąć. A, czyli, no dobrze. Spust nie wychodzi w dół. A, widzisz, ja jestem przyzwyczajony do broni, gdzie mogę, tak, wyciągnąć... W dół. W dół, okej. Okay. I teraz musimy delikatnie podważasz jeszcze, okay, i wychodzi. W porządku. Jeszcze czyli, kawałek do przodu. Czyli to jest przez... Czyli tym otworem okay, jakby powiedzmy od no spust. Właśnie, słuchajcie, dlaczego robię to ja? Dlatego, że Maciek z taką bronią ma do czynienia na co dzień. Maciek z każdą bronią ma do czynienia na co dzień. Ja jako laik nie mam aż tylu sztuk broni. Nie no mam już 50, nie taki laik. Nie mam 50 sztuk broni w szafie i każda broń, którą wezmę, jednak chciałbym też parę rzeczy zobaczyć, parę niuansów. Okej, okay. Maciek to składał, ja już teraz też mniej więcej wiem. Sprawdź tylko, jaki mamy nastaw, żebyśmy, jak weźmiemy urządzenie do mierzenia, najlżejszy. Tak, okej. Okay. I teraz tak, czy on, powiedz mi jedną rzecz, czy przy... Okej, okay, czyli intuicyjnie wchodzi. Powiem ci tak, ja... Wrzucam kamyczek do ogródki dla marki Beretta. Pokusiłbym się o jakiś, nie wiem, nawet z boku guzik, który umożliwiłby wypięcie zamka, bo Maciej, dajmy na to, jestem na polowaniu, tak? Wszystko fajnie, tak jak mamy ten zamek. Słuchajcie. Czekajcie, Maciej, pomału. Okej, okay. Słuchajcie, mamy zamek.
jest napięty, strzelam. Okazuje się, że jednak chyba ten spust dla mnie jest za lekki, bo chodzi za lekko, chciałbym go poprawić. No okej, okay, wypinam. Jest fajny, tak powiem, dynks, dzięki któremu wypinam, ale teraz wyciągam szybko. No i co? Szukam co? Śrubokręta? Żeby wyciągnąć... Tak, ale z jednej strony, jeżeli ja jadąc na polowanie tak naprawdę, to przygotowuję sobie ten sztucer, powiedzmy, na... No dobra, no daj, tak? No daj wrzucić jakiś kamyczek. No dobra, Maciek przygotowuje. No tak, ale jest jeszcze jedna rzecz, tak? Ocenię około 8000 zł. Baza, czyli bez lunety oczywiście, jest to, dobra to jest cena, więc nie możemy się spodziewać za 8 tysięcy broni, która będzie miała wszystko, tak? Słuchajcie, i tu się Maciek, okej, okay, tu się... Słuchajcie, to nie... Zapięte, tu, nie tak, o, to jest proste, tylko wiesz, sposobem. Ale problem jest dla mnie tego okay. typu, że jestem przyzwyczajony trochę do innej broni. Zepsujemy zaraz. Nie, już. Nie, nie zepsujemy. Tak od tej strony jest trudniej. Jest trudniej. Dobra, Maciek, urządzenie spustowe i sprawdzamy spust. Dlaczego ja próbowałem to wszystko zepsuć? Dlatego, że... Ty to robisz w ogóle pierwszy raz też. Tak naprawdę, aż się upociłem, więc, nie? Więc tutaj to nie dziwne, że tam no dobra, coś nie wchodzi. Sprawdzamy spust i jedziemy na strzelnicę, żeby zrobić coś więcej tak. niż jeden raz. Pierwsze wrażenie, całkiem fajna klamka za w rozsądnych pieniądzach, co? No, tak. Porównamy to może do paru innych sztuk broni. Niekoniecznie z tych z górnej półki, bo jednak to nie jest... To nie jest ta grupa docelowa, to nie jest broń, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Premium. Tak. Marka jest premium, tak? Marka jest premium, ale jednak karabin nie jest karabinem premium. Z tym, że ogólnie powiem, można powiedzieć, że robi wrażenie na wielu osobach, znających się też na temacie broni, czyli właśnie mających wiele sztuk już po drodze w życiu. No, cena wiadomo, no są polimery i tak dalej, to są odlewy, więc jakby samo wyprodukowanie pewnych elementów jest stosunkowo tanie, stąd też cena. No. Możliwości są, można powiedzieć, bardzo duże, przede wszystkim wymiana dźwigni zamka to jest petarda, i obrócenia trzonu zamka pod praworęczną osobę Maciek. Lub leworęczną. Czegoś takiego właściwie można powiedzieć nie było, a na pewno nie w ten sposób, żeby tak szybko to się Poza tym też ja śmieję się trochę, bo osoby, które są leworęczne, śmiejemy się, że... I bez dopłat. Tak, muszą być ukarane za to, że są leworęczni lub lewooczni. Tak, bo to czasami jest tak, że ktoś jest praworęczny, ale nie z tego oka mierzy i już chce mieć broń dla leworęcznych. Trzeba dopłacić, żeby ta broń rzeczywiście była przygotowana. Więc tu broń. Sama sprzedaż broni ogólnie dla takich sklepów jak my i tak dalej też jest uproszczoną wersją, dlatego że kupuję jeden dwutak w 308, załóżmy, jeden w jakimś tam innym kalibrze, jeden. Jeżeli przychodzi leworęczna osoba, w ciągu minuty, czy tam kilku minut jestem w stanie to wszystko zmienić. Przekładam, testujemy. Dobra, okay. Nie gadamy, robimy, sprawdzamy spust. Tak, spust, wagę spustu, sprawdzimy to elektronicznym urządzeniem, które używamy. I lecimy do Nietkowa na Dolinę Żwirową. I lecimy na, tak, dokładnie, postrzelamy, pomęczymy ten karabin. Dobra. Zmierzymy ten spust, także... Może tak w ten sposób. No, także przeładujemy, mamy napiętą iglicę. 0, 0, 0. Dla pewności sprawdź jeszcze raz. No, teraz mi się skoczyło, ale jeszcze raz możemy zrobić. 898. Czyli około 900 gram. Zrób trzecią próbę. Tak? Zaledwie wystarczy. Wie, co mówi. No i teraz tu potrzebujemy ten śrubokręt. Zmieniamy. Druga pozycja. Okay. Kliknęło. W
spięte, magazynka w sumie nie potrzebujemy. Zakładamy. Tak, teraz widzę, że tu trzeba docisnąć, żeby ten zamek dobrze wszedł, ok? Ok, sprawdzimy, czy działa, tak, wszystko działa. Zerujemy. Zerujemy. Zero. Kilo 232. 1232. To jest drugi nastaw. Pierwszy raz zrobimy. Okay. Gram oczywiście. Ok. Co to taki bajzel tu robisz na tym stole? Ok, robimy trzeci nastaw, czyli ten najtwardszy na samym dole. Wszedł. Wszedł. Ładujemy, sprawdzamy, dobra, teraz pomiar. Troszkę skoczyło na 1700. Jeszcze raz. Zero. Troszkę ma te duże różnice między jakby pomiarami. Z ciekawości jeszcze raz zrobimy. Staram się to tak samo robić. 1456. Ale za pierwszym razem było widać, tak, ewidentne, 1700, że podskoczenie. Tak, tak, to mają do siebie te urządzenia, tak, że trzeba to zrobić. Okej, okay. Zmieniamy w takim razie na najlżejszy. Na najlżejszy. Okej. Okay. Na najlżejszy, czyli wypinamy, puszczamy na samą górę tą guzik, tak, można to tak nazwać. Tu nam musi tylko wskoczyć, o, blacha, ta, która blokuje. Dobra, zamek mamy wsadzony. Magazynek. Magazynek. No i cóż, możemy w tej chwili sprawdzić. Jesteśmy w stanie bardzo szybko repetować, jakkolwiek to jest dwutak, także... Jedziemy na strzelnicę. Jedziemy. Chodźcie na strzelnicę do Nietkowa. Fajnie. 18, około 18 sekund oddanie czterech strzałów. Skupienie całkiem niezłe. No, nie wiem, który to był strzał, czy był pierwszy, czy któryś w kolejności. Problem jest, słuchajcie, w tym, że wy widzieliście, który wchodził pierwszy, bo nagrywaliśmy to, a my jednak nie odtwarzaliśmy tego i Maciek, strzelając na odległości 100 metrów, tak naprawdę nie wie, który wszedł pierwszy, który drugi. No, najpierw się wkręciliśmy, tak, żeby ustalić, co prawda lunetę mamy nie typową do precyzyjnego strzelania, bo to jest biegowa. Dlatego chodziło o to, żeby szybko strzelić, to jest dwutakt, więc żeby sprawdzić, tak, i tak dalej. No. Można powiedzieć takie trochę szybkie strzelanie, jak na dobrym polowaniu zbiorowym. No i w związku z godziną też, o której strzelamy, no to... No mamy godzinę, słuchajcie, 19.46, więc... Użyliśmy tłumika, na tłumiku jest bardzo ładne skupienie.
Bez tłumika jest troszkę gorsze, ale nie będziemy już tutaj się tam rozdrabniać, wiadoma sprawa. Nie, okej, to co? Wiadomą sprawą to jest to, że producent, z reguły producenci na takiej grubości lufie dają nam gwarancję oddanych 3 strzałów, tak, w jakimś tam skupieniu. Tu mamy 3 strzały, nie wiem, który był ten 9, ale to i tak jest bardzo zadowalające. Tu nie ma różnicy. Luneta ma 6-krotne. Zmieściłeś się w odległości tak naprawdę 4 centymetrów, więc skupienie na szybkim strzelaniu w granicach 17 sekund, 18, to jest, no Maciek. No, i luneta 6. Dokładnie. Nie dajmy się tutaj zwariować, tak? No. Strzelec jest dobry, więc broń spisała się też okej. Strzeliliśmy z amunicji GGG. GGG HPBT 190 grainów, tak? Taką amunicję dostaliśmy razem z Berettą od sklepu kaliber.pl. Co do broni, Maciek, na pewno musimy powiedzieć jedną rzecz, której nie dopowiedzieliśmy w naszej rozbiórce broni, w naszym unboxingu. Nie powiedzieliśmy o regulowanej stopce. Znaczy się podkładkach, którą możemy zmienić dokładnie. Długość kolby. To kolby. Czyli fajne, możemy ją regulować do swoich tam, żaden potrzeb. Jakiś tam wymysł, nie wiadomo co, ale fajnie, że jest taka opcja, bo w poliberowych osadach dzisiaj coraz częściej mamy takie możliwości. No, gdybyś nie znał innych dwutaktów, które znasz, jak byś podsumował Berettę? Wydaje mi się, że jest to najciekawsza opcja na dzisiaj. W tej cenie, nie? Słuchajcie, jednak cena i półka cenowa, w jaką w tym momencie Beretta weszła, no to jest taka trochę niszowa półka, nie? Bo to jest do tych dwutaktów z górnej półki jednak trzeba trochę dołożyć. A w tej cenie mamy tak naprawdę chyba 2 dwutakty, o których rozmawialiśmy, tak? Które moglibyśmy... Trzy, które ewentualnie moglibyśmy przyrównać do Beretty. No a tu jednak i zamek fajnie pracuje. Troszkę daleko odchodzi do oka. Aczkolwiek ale może tak, mi brakuje właśnie tego pierścienia też na kolbie. To też trzeba powiedzieć. Ale to też, Maćku, mamy może z jednym też tylko, troszkę tak? Taki może być też kamyk do montażysty, który montował w kalibrze. Blisko, znaczy daleko za lunetę. Daleko jest już luneta. Nie zmieniałem tego. No, tak jak dostaliśmy. Moglibyśmy tą lunetę, słuchajcie, troszkę odstawić. Maciek zawsze montuje i pamiętam, zawsze mi mówił, jak cokolwiek robimy wspólnie, pamiętaj, jak zmieniasz optykę czy coś, zawsze montuj na ostatnią kostkę. A tutaj jednak nie było na ostatnią kostkę, była chyba 3. czy któraś tam z rzędu. Ale to... Znaczy na samych obejmach już można było cofnąć. Można, ale też można, nie zmienialiśmy, też można było. Tak dostaliśmy, tak strzelaliśmy. Tak. Nie? Okej. Dobra, Maciej, to takie już można powiedzieć testowe strzelanie poza nami. Trochę amunicji jeszcze zostało, to co, idziemy się standardowo pobawić. Spróbujemy z wolnej ręki postrzelać, postrzelać, bo język spustowy też, jeżeli chodzi o charakterystykę, jest całkiem niezły, bo jest ciut poniżej kilograma, więc jest ok, więc zaraz zobaczymy, jak te ciut poniżej kilograma jest bez żadnych podpórek i tak dalej. Okej, ale to już nie będziemy o tym mówić, po prostu zobaczycie pod muzykę, co my tam robimy. A propos, pewnie znajdą się pytanie, dlaczego mam różowe słuchawki. Dlatego, że moje słuchawki w kolorze oliwkowym zabrał mój syn, który obecnie pływa po Bałtyku, więc musiał mieć słuchawki, bo tam na statkach silniki głośno pracuje i mówi, tata, pożycz mi swoje, więc mu pożyczyłem, a ja używam słuchawek mojej żony. Dzięki, kochanie, że mi pożyczyłaś. Dobra, to nie dlatego, że lubię różowy kolor. To już koniec z prywatą. Maciek, dzięki za wspólne strzelanie. Idziemy się pobawić. Dziękujemy marce Kaliber, firmie Kaliber, która do tej pory umożliwia nam strzelanie z dobrej amunicji, bo to właśnie we wszystkich odcinkach Wademekum Myśliwego mamy amunicję właśnie od firmy Kaliber z Warszawy. To właśnie oni zaopatrują nas od stycznia do grudnia w pełen pakiet amunicji. Dzięki właśnie tej firmie możemy robić różne testy z termowizją, z noktowizją, z bronią, bo właśnie mamy od nich amunicję i nie musimy się martwić, że nam za chwilę amunicji zabraknie GGG, i nie będziemy mogli strzelać. Federal. GGG, Federal. I Magtech, no, bo to takie... I Magtech, tak, dokładnie. Amunicję do broni krótkiej też zapewnia nam marka Kaliber, więc bardzo dziękujemy za zaufanie, cieszymy się, że możemy z nimi współpracować. To takie trochę, słuchajcie, prywaty, ale
ale mam nadzieję, że jak będą wchodziły jakieś kolejne karabiny, to dostaniemy jako pierwsi może, a nie tak jak tak naprawdę na końcu, ale niech ostatni będą pierwszymi, z piersiami. Albo bez. Albo bez. Cześć, było cienkim śrutem u nas. Na razie, cześć. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dasz bur. Dasz bur.